Dzień dobry, witam tutaj Walkis, to jest Scrap Mechanic i jesteśmy znowu kilka dobrych godzin gry po poprzednim odcinku, gdyż były live'y. Nie wiem jak to się stało, ale się wciągłem się, kurde. I ten, jeszcze żeście mnie trollowali na live'ie, że się ten duży magazyn da rozebrać jakoś. Ach, kurde, no, na Twitcha zapraszam jak coś, bo tam jest tego więcej, chociaż widzę, że wam jakoś specjalnie ten scrap już nie podszedł. Zupełnie nie wiem dlaczego, nie żebym zrobił jakiegoś turbo odgrzewanego kotleta po prawie 3 latach, jeszcze kontynuacja serii starej zamiast zacząć coś od nowa. No naprawdę nie wiem, czemu jakoś nie tego. No, to chyba miałem po prostu pokazać, ale nie wiem czy dzisiaj będziemy coś farmić. Możliwe, że dzisiaj będziemy farmić. Tak, trzeba farmić, bo wiecie co? Byłem w magazynie. I mam parę rzeczy, ale nic nie szkodzi, pójdziemy sobie na magazyn jeszcze raz, tym razem mniej więcej już będę wiedział o co chodzi, czego szukać, na co uważać i tak dalej, więc też będzie trochę mniej chaotyczny może niż jakbym robił to teraz, jakbym to robił na odcinku po raz pierwszy, nie? Także tak, Scrap ma już tyle lat, Survival ma już tyle lat, a ja jeszcze nie byłem w tym dużym magazynie i narzekam, że nie ma kontentu i że ten zamiast, no, prawda tego, także... Głównie chodzi tak, co dzisiaj chciałem pokazać. Chciałem zasadzić sobie nowe rzeczy, brokuły i ananasy, bo za to są nowe rzeczy u tego dziadka do kupienia, nowe rzeczy w postaci innego trochę działka na ziemniaki, bo to jest to standardowe, takie najtańsze. Jest jeszcze taki shotgun, który strzela frytkami, moim zdaniem super pomysł, ładujesz ziemniaki i strzela frytkami jako shotgun, coś pięknego. I jakaś taka obrotuwa jeszcze jest, która wystrzeliwuje może i dużo ziemniaków, ale zatem mało celnie. Także coś takiego sobie potem kupimy. Ja jeszcze sobie jeździłem, przywiozłem chyba z 4 dziadziów do tego tam sklepu i mamy tam, że tak powiem, kredytów wystarczająco, tylko że trzeba jeszcze sobie to tam zawieść i wyhodować najpierw, a potem zawieść. Także może od tego zaczniemy w ogóle, żeby sobie wyhodować i zawieść. Tak, to jest dobry pomysł, bo teraz, znaczy pewnie i tak rajd przyjdzie jakiś srogi i możliwe, że 2 i w ogóle. No ale dobra. Tutaj tak, mamy mało wody w zbiorniczkach, bo trzeba to podlewać. I nasiona są ostatnio jeszcze po ziemniakach, także ja sobie to pozwolę zabrać stąd. Nasiona ziemniaków, bo zaraz wam coś pokażę. Ziemniaki były zbierane. Nasion ziemniaków mam w tej chwili 2 duże skrzynki i kompletnie nie mam pojęcia co z tym robić. Proszę sobie nie robić żartów, że mam zrobić z tych nasionek płot, bo były takie propozycje, że mam to porozdzielać jeszcze, żeby nie było po 20 tego po jednym i zbudować z tego mur. Może niezbyt wytrzymały, ale za to budowałbym go 3 tygodnie, także pomysł przezabawny. Ja bardzo doceniam wasze przezabawne poczucie humoru, ale proszę już przestać. Nie będę tego robił. Nie, ja, no, no może się wydaje fajne i zabawne i tak dalej, ale no blisko nie. Ja sobie muszę tutaj gdzieś, kurde, poukładać w ogóle te nasionka, bo na razie nie mam, nie chcę mi się skrzynek marnować na takie rzeczy. Także zaraz będę. Fenomenalnie. Dobra, jak zasadzę teraz te rzeczy, te fajne nowe rzeczy, to ja bym sobie to jeszcze chętnie spryskał może nawozem, żeby to urosło troszkę szybciej. I potem tak, no weźmiemy sobie może trochę marchewek, bo marchewek dawno nie sadziłem i mam ich mało dosyć. A tutaj w ogóle zobaczmy, zrobiłem sobie taką półeczkę, mniej więcej, żeby te nasiona jakoś miały jakikolwiek sens. I tak jak widać właśnie tutaj mamy dużo pomidorów dosyć, dużo było wożonych bananów i jagód. Z pomarańczami trochę gorzej, także może sobie zasadzimy trochę pomarańczek. Zasadzimy sobie trochę tutaj, może bawełny też jeszcze i marchewek, tylko marchewki to jeszcze są, zdaje się, w tym magazynie podwieszanym tutaj. Trochę go zdekompletowałem ostatnio, bo potrzebowałem na tam takie wybuchające różne rzeczy, trochę kartonu zrobić i tak dalej, i tak dalej. A to się tam będziemy tym zastanawiać bardziej na następnym odcinku, w którym będę plądrował duży magazyn. Znaczy plądrował, to może trochę za dużo powiedziane, no ale będę tam w każdym razie łaził i prawdopodobnie umierał również, bo ja nie wiem jak to jest, ale gra dla dzieci jest dla mnie za trudna po prostu ewidentnie i nie ogarniam kompletnie. Dobra, zrobimy tak, pojedziemy sobie może najpierw po wodę, żeby mieć pełno. Ja to trochę przerobiłem, teraz jest, jeszcze znowu przerobione było, teraz jest szybsze zdecydowanie.
Może trochę mniej precyzyjne przy podlewaniu i sadzeniu już później, ale tak, no, kolejka podwieszana tak de facto. Tłumaczyć raczej nikomu nie trzeba, o co tutaj chodzi. Jeździ sobie na takiej szynie, kółek ma teraz dużo, bo jest bardzo ciężkie i to dziwnie się zachowywało czasami. I teraz mamy tutaj kilka klawiszy. Jedynka i dwójka służyły wcześniej do przemieszczania się do przodu i do tyłu na silnikach elektrycznych, żeby było takie powoli, stabilne i tak dalej, ale na razie to odłączone jest i te silniki tutaj są dalej. Jest też do nich zbiornik, znaczy taki akumulator duży, ale ich nie używam. Więc zjeżdżę sobie na WIE. Z trójeczką to co widać właśnie, to opuszczają się takie pompki i jest rozpoczynana procedura tankowania wody. Zaczniemy sobie podlewać może od tej strony. Podleję sobie trochę. Tutaj z kolei chyba czwóreczką się aktywowało podlewanie. I teraz wystarczy, że będę jechał w miarę z taką podobną prędkością. Dobra, na razie tyle wystarczy. Ja bym sobie chciał tutaj to zasadzić. Mógłbym poczekać teoretycznie po północy, żeby już było. Ale tak szczerze mówiąc, i tak mi to nie urośnie w jeden dzień, także te rajdy to i tak będą dwa. Najprawdopodobniej. Dobra, to od razu spryskam. Nawozem jeszcze, fajnie, żeby mi to urosło szybciutko i ładniutko. Tu jeszcze dorzucimy tak, no i teraz już mogę raczej po prostu wrzucić to do maszyny. Buraki... czemu buraków nie wziąłem więcej? Dawaj buraków jeszcze trochę. Ja tego biorę dużo, prawdopodobnie trochę za dużo, bo ja to wystrzelam po prostu, pewnie jeszcze coś tam się mi zduplikuje. Dobra, weźmiemy sobie może jakoś tak na przemian tutaj. Tutaj w tej sadzareczce będą na przemian, będzie bawełna z pomarańczami. To będzie z tych dwóch, tutaj na tych dwóch rzędkach pluć. A tutaj sobie zrobimy marchewki jeszcze z burakami, powiedzmy. Żeby było tak jakoś w miarę różnorodnie. Dobra, więcej może być marchewek. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Nie wiem, czy wystarczy na całe pole. Wsiadam, trochę się cofnę. I teraz tak, tego nie trzeba opuszczać, ale zrobiłem sobie opuszczany taki dings. A, tylko jeszcze w złą stronę jest, bo ostatnio było zbieranie. Więc trzeba przeklikać tutaj strzałeczki w dół, żeby sadziło. I to teraz jak sobie podjedziemy do tego miejsca, tutaj, żeby zacząć za tym zaraz, opuścimy sobie, włączymy i będziemy jechać, to będzie sadzić. Cyk, 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 cyk. I teraz jeszcze dołączymy podlewanie. No i automat sobie, znaczy automat, no ja muszę tak, to W tak sobie tapuje. Klikam w miarę tak, żeby jechać równomiernie. Silniki elektryczne w tej sytuacji są lepsze, ale irytowałem się strasznie jadąc potem po wodę, bo to strasznie dużo czasu zajmowało. Dobra, teraz się podniesiemy, wyłączymy sobie sadzenie już. Podlejemy resztę, wyłączamy podlewanie i zapierdzielamy po wodę znowu. Niestety trzeba tak zrobić, ale no to jest teraz sama przyjemność, słuchajcie, z taką prędkością. To jest czysta frajda normalnie. I zatankowane i musimy wracać dosyć szybko, bo za 50 sekund mamy rajda na ryj. I nie wiem, co teraz przyjdzie z okazji tego rajda. Dobra, ja w sumie nie mam i tak ziemniorów, muszę sobie amunicji wziąć, drugi rządek zasadzimy za chwileczkę. Tup, tutaj szybciutko. Szybciusio. No, także tyle mam ziemniaków, nie? Jakby coś, nie wiem, czy pokazywałem już. Nazbieranych, więc na razie ziemniaków już sadzić nie muszę. Dobra, za 20 sekund będzie się działo. Może zdążę jeszcze przestawić maszynę na drugi tor. Tutaj mamy taką suwniczkę. 13, 10 sekund, kurde, może trochę przesadziłem. 9, 8, 7, 6, 5. Tu jeszcze będzie trzeci rządek później, już zacząłem ziemię układać. 2, 1, 0 i co mi tutaj przyjdzie teraz? Bo oby nie czerwony, by było smutno trochę. Ale widzę, że nie ma lagów jakichś specjalnie dużych. Także razy przyszło ich dość mało raczej. Dobra. Myślałem, że jak jest tych roślinek, tych nowych, kilka, to będzie jakiś większy poziom tego rajda, ale chyba nie. Tam krowę mi, kurde, goni. Ty, zostaw mnie krowę! Konfetti z niej wypadło, to chyba niestety mogłem trochę mu pomóc nawet w eksterminacji tej krowy. Bardzo mi przykro, naprawdę. Dobra, tutaj jeszcze z tej strony i możliwe, że z przodu. Czy ja mam otwartą bramę? Czy
ja zamknąłem, czy no, bramę tu zostawiłem otwartą? Mam nadzieję, że zamknąłem. Tak, jest zamknięta, dobrze. Natomiast został tu mój pojazd wspaniały. Wspaniały pojazd ma w ogóle, tak jeszcze sobie tutaj pokażemy. Wspaniały pojazd ma oprócz tutaj tego teraz wiertary, która jeździ sobie w dół i tutaj jest takie o. Oświetlenie też ma takie bojowe, proszę bardzo. Ale oprócz wiertary mamy jeszcze teraz piły również wysuwane. Tylko nie należy tego wysuwać naraz, i pił, i wiertar. Proszę bardzo, również się kręci. Bardzo sobie fajnie radzi przy ścinaniu drzewek. I jeszcze dodatkowo tylne skrzynki były trochę za wysoko, żeby zbierały z ziemi te takie pałeczki po cięciu albo kamienia, albo drewna, więc jeszcze robi się coś takiego. To jest trochę przekombinowane, ale za to działa. No i wygląda, kurczę, ciekawie dosyć, jak to się tutaj opuszcza i tu jest procedura tego zamykania, otwierania dosyć taka długa. Wygląda fajnie. No i jak się teraz z tym jeździ, to zbiera normalnie z ziemi wszystko, co tam trzeba. Nie ma żadnego problemu. Pojemność ma całkiem dużą, prędkość też, zwrotność i w ogóle jest super. Bardzo mi się podoba ten pojazd. Może sobie kiedyś nim pojeździmy jeszcze, pozbieramy jakiś kamień, tylko że to ja teoretycznie już przerobiłem ten temat na jakimś odcinku, ale no nie tym pojazdem, także no nie wiem jeszcze, czy to będzie, czy to nie będzie. Tymczasem idziemy sadzić bardziej. O, komponent kita to ja wezmę, to ja przyjmę bardzo chętnie. A tak, to same obwodziki leżą też, może coś tam pozbieram jeszcze sobie, dobra. No, to sadzimy tutaj ten jeszcze rządek. Ile tu mam jeszcze nasion? A, wzięło? Czemu na przemian wzięło? Ja myślałem, że to weźmie właśnie ten, a to jest to samo. Dobra. Serio, myślałem, że mi to weźmie po prostu po kolei. A wzięło na przemian, żeby usadzić to samo. Ciekawe. Specjalnie ustawiłem, żeby było na przemian jakoś bardziej. 20 tego, 20 tego. No ale, jak widać, nie zawsze gra współpracuje z graczem. Dobra, sadzimy teraz tutaj rządek, podlewamy i jedziemy. Super sprawa, no na pewno to usprawnia proces cały sadzenia. I to właśnie jest taki cały sens tego skrapa, nie? Że jednak tutaj mamy do wykonania jakąś taką dosyć żmudną pracę, ale jak sobie trochę się postaramy i zrobimy sobie taką maszynkę, to jest to całkiem satysfakcjonujące później i dużo ten... Dobra, bo ja teraz zacząłem kombinować, że muszę tutaj jeszcze coś dosadzić i się pogubiłem myślami trochę. Już się skończyły nasiona? Serio? No dobra, no to dawaj tutaj jeszcze te może tam jakieś pomarańczki, trochę tych, marchewek i tutaj też jeszcze marchewki najwyżej. A, ale czekaj, tutaj jeszcze nie sadź marchewek, bo tutaj rządek jeden jest. Niestety nie bardzo mam jak zrobić jakiegoś takiego tematu, żeby nie sadziło, żeby nie strzelało tym w już zasadzone grządki. Tu chyba omijaka zrobiłem z tyłu, a nie, nawet nie. Dobra, podjedziemy sobie tutaj jeszcze, ja sobie tu wrzucę teraz te marchewy jeszcze. No i zaraz wyskoczy znowu, że nieautoryzowany farming i kurde, będzie ten, nowe ostrzeżenie, że będzie zaraz jakaś inba. No, jakby ktoś jeszcze zastanawiał, jak to działa, to po prostu tutaj jest sensorek na dachu tego. On go tak słychać właśnie, jak się tam skwierczy. I on się aktywuje na tych klockach, które są pod szyną i wtedy po prostu jest sygnał wysyłany i do pompek i w zależności od tego, czy pompki są jeszcze włączone, tam jest brameczka end, jak mamy czwóreczkę naciśniętą, to wtedy to też idzie sygnał na te tutaj zraszacze, powiedzmy, i one wtedy plują też w momencie, jak są pod tą kratką. Ta kratka, znaczy ten klocek pod szyną wychodzi mniej więcej tak, że akurat wtedy pompki są nad środkiem jakieś tam grządki, także jest to tak w miarę nawet... Powiem nieskromnie, że w miarę mi to wyszło. Jeszcze mogłoby być, no mogłoby być jeszcze trzeci system, który by to ewentualnie nawoził. Tylko, że no nawóz też, no to by trzeba było go produkować, to tam kupować, więc to tam no nie jest niezbędny, nie? Rośnie po prostu wszystko troszkę dłużej, ale też rośnie. I też jest fajnie. To nie wiem, jak długo będzie rosło to nowe. Najwyżej sobie wezmę i tutaj to takie małe poletko, co tam jeszcze jest, zasadzę jeszcze raz tymi.
bo żeby mieć jedną skrzynię, którą się wozi dziadkowi i dostaje się za nią jeden tak jakby kredyt do przerąbania tam w jego sklepie, to do jednej skrzyni wchodzi 10 takich roślinek, a tu mam po 5 teraz, to będzie trochę za mało. I dobra, to teraz tak, jeszcze mamy do zrobienia jedną rzecz, mianowicie ciuchy. Ja ostatnio coś narzekałem na te ciuchy, że jakiś armor, że coś tego. No i pozbierałem to w skrzyniach, to w magazynie, trochę tutaj takich tych wieszaczków. I pozwoliłem sobie zrobić dressbota, który stoi... Ha? Tu jest, dobra, krowa mi go zasłoniła. Nie wiem, czemu te krowy tutaj uwielbiają przyłazić, że tutaj stać właśnie przy tym... przy tym craftingu. Już są dwie. Dobra, mamy dressbota. Tutaj jest garderoba, gdzie kamera jest po prostu idealna w tym momencie. Może sobie stanę jakoś... Czekaj. O, tutaj. Możemy sobie zmienić twarz w garderobie. To jest normalna rzecz. W każdej garderobie zmienia się twarz, prawda? Można sobie też zmienić ciuchy, rozebrać się i tak dalej. Jak się tylko postawi tego dressbota, to tutaj się pojawiają takie ciuchy zwykłe. Zamiast Crash Mechanic, to Mechanic. Rozbawiło mnie to w ogóle nazwa tego, Crash Mechanic. To jest to, co żeśmy dostali na początku, nie? Takie nadpalone rzeczy, no bo my tutaj... Dzień dobry. No. I potem sobie z takich dwóch garment boxów jeszcze tutaj wziąłem i zrobiłem... Może ja zdejmę spodnie? No wej mnie nie przesuwaj już, nie widzę się. I mogę sobie taką koszuleczkę ubrać. Takie koszuleczki mam, proszę państwa. I taka z łożyskiem nawet fajniutka. No, rękawice se zdjąłem. One takie strasznie wielkie są, grube. To to wygląda ten. I takie gatki, proszę bardzo. Takie, taka wersja letnia może tego mechanika, proszę bardzo. I mamy buty, które nie są spalone. I plecaczek jeszcze taki dostałem. Painter backpack. Tutaj sobie możemy w sumie kamerą przejeżdżać w sadem. No co ta krowa tu chce? Uszyć se coś, kurde, pewnie. No to jest ten spalony plecak, to jest ten standardowy taki, to jeszcze tam z Creative'a pamiętamy. I teraz ja jeszcze Painter Backpack dostałem. Nie mam pojęcia, czy on coś daje, ale no. Dobra, i mamy tutaj, to jest taki kurde opening teraz tak de facto. Zacznę na bogato od tego złotego, to jest ten najdroższy taki, który się zdobywa w tym magazynie dużym. Jeszcze sobie takiego pewnie zrobimy kiedyś, tylko muszę mieć przy sobie to. Dlatego teraz też zasadziłem trochę tej bawełny, żeby móc robić te ciuchy. A ten coś miał zakolejkowane, ale chyba się zapchało? Czy on cały czas robi? Nie, cały czas chyba robi. Gdzie tu jeszcze jest jakaś bawełna? Nie ma. Dobra, no to trudno. Zrobimy sobie ciuszki. Możesz się przesunąć stąd? Idź stąd. Dobra. Make. Robimy. Złoty, kurde, garment, tak to wygląda, coś się tam szyje, coś się tam ciacha, tu se mruga, tu mu się kręci, tutaj coś tego, kurde. Poszły sobie, bo je nakarmiłem kukurydzą, dobra. Unbox. Co my tu mamy? Delivery jacket. To ponoć może mieć jakieś efekty, ale wyście mnie też strollowali ostatnio na streamach, że tam się da jakieś, kurde, są jakieś tajne, kuźwa rzeczy do, w magazynie do blokowania. Okazało się wcale nieprawda. I teraz tak, jak to wygląda i o co chodzi? My to mamy tutaj. I coś to daje, delivery jacket? Niekoniecznie, no ładne, ciekawe. Tylko trochę mi się teraz teksturki tutaj mieszają. Jakbym dostał jakieś spodnie, które nie mają szelek, to by było spoko. Dobra, no i co mi to dało? Nic mi to nie dało. Delivery jacket. Ani jakiś, nie wiem, większy ekwipunek? Czy coś? Nie wiem, co to ma dawać. Ja bym się naprawdę nie obraził za jakiś armor, ja to już mówiłem. Tu mamy... Okej? Coś mamy. Coś dostałem. Aplikator hat. Co to jest, jakiś kapturek taki malarski, czy coś takiego? Czy to będzie w ogóle? Tu jest. No taki jakbyśmy poszli coś lakierować zaraz mieli pójść. Jeszcze taka czapeczka jest. Farmhand hat, nie wiem, czy ja ją dostałem. W sumie nie wiem, w którym momencie. No, ale jest taka czapeczka. No i oczywiście te ciuchy nic nie dają, tylko wyglądają po prostu, więc jak wbijecie do kolegi na save'a, to możecie się pochwalić, że macie fajną czapkę czy coś. Tylko że kolega sobie pewnie odpalił jakiś tryb deweloperski, już ma wszystkie możliwe ciuchy. Nieważne. Automotive jacket.
Okej. Okay. Dawaj jeszcze, czy ja już nie mam chyba bawełny więcej, nie? Czekaj, a to... moment. Ja nie miałem czasem jeszcze jednego... Czy to był właśnie ten... złoty taki, znaczy ten fioletowy, różowy. Nie wiem, pogubiłem się. W każdym razie tak wygląda automotive jacket. I prawdopodobnie również nic nie daje. Nie wiem, no po prostu wygląda. No i już nie zrobię żadnych innych, bo już nie mam bawełny. Ale bawełna się tam sobie rośnie, więc niedługo może będzie. Czy tutaj już przypadkiem się coś... O, tu jeszcze przyszedł jakiś kolega zagubiony. One się czasem zajmują jakimiś krowami gdzieś po drodze. I rajd już jakby wystrzelam, a potem jeszcze przylezie jakiś taki, bo się pogubił, bo go tam coś rozproszyło po drodze. To będzie chyba rosło dosyć długo. Pewnie z tym boostem tak samo jak reszta bez boosta. No ale zobaczymy. Co tam dalej? Dobra, ja sobie te garment boxy na razie gdzieś tutaj wrzucę do jakiejś skrzyneczki. Tu są takie skrzynki jakieś, powiedzmy, ze specjalnościami. To sobie tutaj wciepiemy. I w ogóle sobie tutaj wyciepię jeszcze gdzieś tam nasionka i tak dalej. A, ja jeszcze chciałem burgiry zrobić, bo mamy cookbota. I tutaj mi brakuje tylko jeszcze bomidorów, żeby zrobić burgir. Tutaj jest inny burgir, ale tutaj brakuje marchewek i buraków. W sumie marchewki i buraki będą, to zrobimy sobie trochę wegi burgerów teraz. Burgir wygląda sobie o tego. Jest duży, smaczny i normalnie aż mi ślinka cieknie, jak na niego patrzę. No i odnawia, tak jak jest napisane, wszystkie paseczki, czyli i zdrowie, i na jedzenie, i napojenie są na maksa, jak się coś takiego zje. No tylko, że trzeba sobie to tutaj zawczasu skraftować i jest to miarkowanie drogie i takie może ten, bo trzeba krowę wydoić, trzeba mieć mięso z tej krowy, ziemniaki i pomidory, albo w tej wersji marchewki, no i to co widać. A to jest to takie do tego, do... czy ja już to pokazywałem w poprzednim odcinku? Za dużo tych live'ów i tego wszystkiego i się gubi. Dobra, pojedziemy sobie na mini wycieczkę, bo może słyszycie od jakiegoś czasu tutaj narzekania pewne i tutaj siedzi taki dziadzio. Oj! Ja go przywiozłem ostatnio i go jeszcze nie zawiozłem do, że tak powiem, skupu dziadków. Także teraz sobie pojedziemy tam właśnie. To jest ten pojazd taki stary do wożenia, tych skrzynek po pakowaniu owoców i warzyw. I troszeczkę teraz ma taką nadstawkę do wożenia dziadków właśnie. Mieszczą się cztery dziadcy i jest super i już to wykorzystywałem wcześniej, także bardzo fajna sprawa. Bo się, co ja się namęczyłem, żeby tego dziadzia wcześniej załadować jakoś tak na tamten taki naprędce dostawiony. Dostawioną przyczepkę jakby do tego, znaczy doczepkę, taką nadstawkę, kurde, nie wiem co. Do tego mojego pojazdu eksploracyjnego, to tylko ja wiem. I jeszcze mam taką ciekawą dosyć skrzynkę z krowami, wziętą również z magazynu, rozbawiła mnie niesamowicie. I tak z ciekawości zawiozę ją też na skup. Najprawdopodobniej nic się nie stanie, ale jest też szansa, że może to będzie jakiś easter egg. Ale szczerze mówiąc, to bym się takiego easter egga no nie spodziewał. Natomiast jest skrzynia, która widać, że była po bananach, a ktoś tam załadował do pełna krowy i je tak taśmą otegował. Oj, tylko się nie przewracać teraz za bardzo i będzie dobrze, jedziemy. I już jesteśmy na miejscu. Dziadka na pewno wsyśnie, ale zobaczymy co z tymi krowami, no może akurat. Tutaj też się przywozi te owocki, warzywka w tych skrzynkach, nie? I potem się tutaj podchodzi, to się tam naciska jeszcze, a zaraz to zrobię. I tutaj jak widać właśnie mam moje tak jakby kredyty, zawiozłem już 8 skrzynek z dziadkami, 27 skrzynek z bananami i tak dalej, no ale jeszcze żadnej z brokułami i z ananasami, co też tutaj niedługo będzie i za to tutaj dostaniemy możliwość kupienia na przykład shotguna właśnie na frytki i tego czegoś. Także to zaraz będziemy sobie obczajać, tylko że muszę jeszcze tam wyhodować więcej tego. Natomiast teraz wsysło dziadzia, a krówek już niestety nie. No tak się spodziewałem trochę, no niestety. Tak myślałem, że tak żem czuł. A jakby to było luzem, to jest, wiecie, bo to się do ekwipunku ładuje, więc to jest tylko taki ozdobnik powiedzmy.
bo inaczej to by, to te skrzynki z owocami to się tak jakby cały czas w łapie niesie. No niestety nie działa, dobra, ale zostawię mu tutaj na pamiątkę. Nie chcę tutaj stoją te krowy. Straszne to jest. Ta gra niby tak wygląda niewinnie, że dla dzieci i tak dalej, ale tak naprawdę ona jest straszna. Kto to widział w ogóle? Dobra, wracamy. Trzeba w miarę żwawo wrócić, bo zaraz będziemy mieli znowu rajda. A jest tam cień szansy, powiedzmy, że już coś będzie do zbiorów. Oj. Jeszcze tutaj akurat sekundę po tym, jak zakończyłem, nacisnąłem pauzę. Taka mała awaria mi się przydarzyła. Dobra, nogi tutaj wszędzie leżą, tych beboków. Ale to kiedyś, może, przyjadę i pozbieram. Mam taki mały pojazd do zbierania tych nóg beboków. Czy beboków, robotów. Ale on jest raczej taki mały, powolny i tak dalej. I on jest do zbierania po rajdach po prostu. Bo po rajdzie, jednym, drugim, trzecim czasami z rzędu, to tych nóg tam leży, wala się naprawdę sporo. A ten mój taki kozacki pojazd do zbierania kamienia i drewna jest niestety już zbyt kozacki i tak się tam średnio mieści pod tymi rurami z tyłu i tam na tych winklach wokół tego płotka i tak dalej. Także mam taki trochę mniejszy teraz pojazd. Miałem najpierw jakąś przyczepkę jeszcze do tego pojazdu wycieczkowego, też zrobioną na streamie, ale ona sobie tak działała, tak se średnio to wszystko radziło. Pojazd, znaczy pomysł z przyczepką został porzucony i mamy po prostu osobny pojazd. Te rampy też są z magazynu, jak coś, z dachu. Będziemy w następnym odcinku zwiedzać magazyn i umierać w nim, także wtedy wam pokażę. Wszystko będzie jasne wtedy. No, za 3 godziny mamy rajda, ja se teraz tutaj 3 godziny, znaczy 3 minuty. Ja sobie tutaj pozwolę bramę zamknąć, ale może czekaj, zanim to zrobię, tak na wszelki wypadek, ale tak, wiecie, żeby się zabezpieczyć, ubezpieczyć, to sobie podniosę na windzie. No i teraz plan jeszcze jest taki, żeby tutaj ewentualnie, jakby tych ramp było więcej, może sobie nawet zrobić wjazd na dach. Na pewno windę na dach, taką osobową małą, to tam na live'ie się przymierzałem do tego 6 razy, w końcu nie zrobiłem. Ale jakiś wjazd może ewentualnie, żeby wiecie, pojazdy były bezpieczne, nie chce mi się ich spawać do ściany za każdym razem, ale na dachu myślę, żeby było spoko, nic ich tam nie dosięgnie i tak dalej. A to jest jeszcze pojazd wycieczkowy, wierzcie lub nie, to jest wersja rozwojowa, to jest zaktualizowany pojazd z poprzednich odcinków, ten taki z wieloma kółkami. Tamten został rozebrany i w zamian za to zrobiłem ten. Jeździ całkiem nieźle, jest dosyć taki mocny, także nawet tej błoty w niego strzelały. Tu widać, że jest szyba z przodu rozwalona, jednej lampy nie ma, ale to wszystkie uszkodzenia, jakich doznał. Całkiem zapierdziela, no i jego fajną funkcją jest to, że możemy strzelać ziemniaczkami. Co prawda, mam dwa działka po bokach, więc jak robot jest na środku, to akurat go to idealnie omija. A wystrzeliwuje ziemniaki bardzo szybko. Już tu jest pusto w ogóle praktycznie. No już w ogóle pusto. To były ostatnie ziemniaki, które właśnie wystrzelałem w tym. No więc jest tak w sumie średnio, ale za to był drogi. No, tylko jest to super sprawa na te czerwone duże roboty. Bo to po prostu napierdzielam dwoma działkami. On jest na tyle szeroki, że one trafiają. I sobie cofam i on pada po chwili, także to jest super. No tylko, że może jakiś drugi zbiorniczek z ziemniakami, z amunicją byłby tam dobry, bo to naprawdę szybko schodzi. W ogóle zebrałem sobie już te nowe owoce i ten rządek jeden jest już do zbiorów, chyba cały nawet. Także jeszcze zanim przyjdą roboty, ile to jest czasu? 40 sekund. Zdążymy, nie ma żadnego problemu, słuchajcie. Patrzcie teraz, patera, 40 sekund, nie, już leci. Dobra, 6, 7, słuchajcie, lecimy. Pyk! 20 sekund niecałe. Piękna sprawa. No, co prawda, żebym przejechał drugi rządek, to muszę mieć tutaj miejsce teraz przygotowane. W sumie możemy sobie tak zrobić. Bo to mam tutaj fajne takie skrzynki poukładane, tylko nie wiem, czy wszystkie są te co... No właśnie, skrzynki na marchewki jeszcze nie mam. Także fajnie, że sobie właśnie wziąłem. Dobra, wrzucę je na razie do arbuzów. Potem będę szukał, gdzie są. Dobra, teraz tak. Odeprzyjmy atak. Teraz jest nieco większy, bo mam większe lagi. Musicie się tak cofać. Nie.
tak skaczą po całej okolicy. A jeszcze jak się ma trochę takie... Znaczy niby jest 50 parę FPS-ów, ale to nie jest 50 parę FPS-ów. O kurde, ty. Tej bot. Przyszedł. A to nie fajnie akurat. Kurde. Boty nie są fajne, czyli jednak jest jakiś poziom wyżej tego rajda, tylko że dopiero drugi rajd, drugi z rzędu jakby. Te boty są przerąbane, bo one mają mnie na dwa strzały tak naprawdę. No i to jeszcze sobie porozmawiamy pewnie o nich na następnym odcinku. Na tym odcinku z magazynu. Ja się nie mogę teraz przestać ruszać. One są w miarę łatwe na otwartym terenie, ale jak wychodzą zza rogu w ciasnej przestrzeni, to niestety, ale no jest słabo. No, gra dla dzieci, nie? A kuźwa nie ogarniam po prostu kompletnie tego kombatu tam w tych zamkniętych pomieszczeniach. No ale to tam trzeba jakiś czołg se pewnie zrobić i to jakoś tam, wiecie, bardziej wypocić, a nie, że się wbija na hura z giwerą na kartofle i kurde kozak, nie? Także coś tam jeszcze z jakimś czołgiem może. Tutaj jeszcze z przodu też się dobijają. Na szczęście te piły je dosyć skutecznie zniechęcają przed próbami ataku tej bramy. Mogłyby się jeszcze kręcić, ale no coś tam trzeba będzie wykombinować. Jak będę teraz sadził jakieś takie droższe rzeczy i te rajdy będą przychodziły jakieś takie przerąbane bardziej, no to fajnie by było jednak mieć jakieś jeszcze zabezpieczenie w postaci jakichś ruchomych pił, albo jakichś automatycznych działek, albo czegoś takiego. Dobrze, teraz tak, musimy sobie zebrać ten jeszcze rządek i byśmy na razie chyba kończyli. Dobra, skrzynki opróżniłem, jedziemy robić drugi rządek. Tu jeszcze w ogóle leży trochę towaru, nie podniosłem. Jeszcze sobie przejedziemy, zrobimy małą rundkę tym moim zbieraczem nóg. Może, tylko to znowu będzie ponad 40-minutowy odcinek, znaczy 40 może nie. Przepraszam, krowę chyba popsułem odrobinę. A czemu nie zbieram? A jeszcze niedojrzałe są. O, akurat właśnie dojrzałe. Dobra, coś tam widzę jeszcze zostanie, ale większość raczej zbierzemy już. Fajnie by było to zebrać w miarę szybko, żeby już rajd znowu nie przyszedł. Bo jak teraz były te buboty, to ja chyba nie chcę wiedzieć, co przyjdzie na następnym rajdzie. Może sobie, o, wezmę nawóz. Czy to... O, a to widzę dojrzewa od razu już. Super. Dobra, czyli szybko załatwimy ten temat jeszcze. Tylko tak, trzeba szybko, szybko. Boj. Kurde, nimum! Jeszcze dwa nawozy! Halo, szybko. Szybko, halo. Jeszcze są nawozy. To są wszystko znajdźki, ja ich chyba nie kraftowałem w ogóle. A, to już było dojrzałe. Dobra, jest zebrane, nie będzie kolejnego rajda i tu widzę jedno poletko jeszcze jest tak na zapas tutaj zrobione. No i wyjedziemy sobie jeszcze na deser zaraz pojazdem, tym takim małym, nowym, żeby sobie pozbierać nogi. I to jest taki mały, niebieski traktorek. Co prawda potem ktoś mi zwrócił uwagę na live, że w sumie dobrze by było mieć jednak może, żeby to jeździło tą skrzynią z przodu. I tylne koła skrętne, żeby były tak bardziej właśnie jak kombajn, niż jak jakiś traktorek. No i w sumie jest to racja, bo jak jeżdżę po tych nogach, to czasem mi je gdzieś przestawia, wywala w bok i w ogóle. Także lepsze by to było z przodu, ale to jest temat ewentualnie na przeróbkę jakąś też, może na live'ie czy coś, żeby na odcinku całym nie robić jakiejś takiej podstawowej maszynki jak to. Także ten, dobra, tutaj sobie pojedziemy jeszcze pozbierać z tej strony. No i tutaj jest taka szyna wstępnie zrobiona pod tą rurą, po której jeździłby podwieszany. Wszystko to jest podwieszane, no naprawdę. Podwieszany magazyn, kolejka podwieszana, podwieszane piły też będą. Będzie po tej szynie jeździł taki zestaw z piłami, ale to... No nie wiem jeszcze, czy na odcinku, czy na live, zobaczymy. Tu se zbiorę... No właśnie, i tu przejechałem teraz po tej nodze i ją wcisnąłem tam w ścianę bardziej, także niestety... Nie jest to pojazd doskonały, ale za to jest ładny, bez pomalowany, a ja rzadko kiedy maluję takie pojazdy całe, także to jest ewenement w sumie niejako. No, to cofniemy sobie tam ładnie pod maszynkę, żeby mi to wyciągnęło wszystkie te nogi i przerobiło na metal. Dawaj, działa? Działa, dobra.
No to działa. Mamy... mamy nowe ciuchy. Mamy nowe owocki. I niewiele więcej do widzenia.